Jest 20.15, piątek, 11 października. Zapraszam na serwis informacyjny krośnieńskich wydarzeń, a w nim... Ponad 5 milionów złotych dofinansowania na termomodernizację szkoły i świetlicy w Wężyskach oraz szpitala powiatowego. W niedzielę wybory. O czym trzeba pamiętać? Wrócimy także do festiwalu Jadwigenzis, który był prawdziwą muzyczną ucztą. Dzisiaj imieniny obchodzą Aldona i Brunon, jutro Maksymilian i Witold, a w niedzielę Edward i Teofil. Mamy 284 dzień roku. Jutro słońce wzejdzie o godzinie 7.19, a zajdzie o 18.13. Pięć milionów złotych. Taka kwota robi wrażenie. A tyle wynosi dofinansowanie zewnętrzne do realizowanych przez gminę Krosno-Odrzańskie oraz powiat krośnieński inwestycji. Są to termomodernizacja szkoły oraz świetlicy w Wężyskach i zadanie o podobnym charakterze w szpitalu powiatowym. Podniesie to przede wszystkim komfort pracy i komfort też leczenia pacjentów w szpitalu, ale tak naprawdę od wielu, wielu miesięcy nad tym pracujemy. Wróciło pogotowie ratunkowe, 1 lipca otworzyliśmy oddział wewnętrzny. Już teraz trwamy ją pracę nad uruchomieniem oddziału rehabilitacyjnego w Gubinie. Jesteśmy na etapie projektu przystosowania budynku C w Gubinie do potrzeb oddziału rehabilitacyjnego i lada moment, miejmy nadzieję pozytywnie, również uruchomimy nowe poradnie specjalistyczne, poradnie pulmonologiczną, zarówno w Krośnie Odrzańskim, jak i w Gubinie. Tych zmian naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Zakres prac w dofinansowanych obiektach jest ogromny. Oprócz standardowego ocieplenia ścian, dachu, wymiany stolarki okiennej jest kilka nowoczesnych rozwiązań. Piec centralnego ogrzewania zastąpi gruntowa pompa ciepła. System będzie sterowany automatycznie, mając w swoich zasobach także instalację fotowoltaiczną. Oświetlenie będzie oczywiście energooszczędne typu LED. Do tego odpowiednie rozwiązania techniczne umożliwią rekuperację, czyli odzyskiwanie energii. W przypadku Wężysk trzeba mówić o 6 latach wytrwałych poszukiwań źródeł finansowania i w końcu determinacja się opłaciła. Historia sięgania po środki, jeśli chodzi o szkołę podstawową w Wężyskach, sięga roku 2013. Pan marszałek dzisiaj przywiózł jedną z najlepszych wiadomości ostatnich miesięcy na pewno. Dziękujemy za to dofinansowanie. Ono pozwoli tak naprawdę tej szkole, która była kiedyś symbolem właściwie rozpoczynającego się XXI wieku, wkroczyć pełną parą w ten wiek XXI, ponieważ pojawią się i panele fotowoltaiczne, ale także nowoczesne źródła ogrzewania. Rzeczywiście trzeba mówić o dużej cierpliwości i samozaparciu, ponieważ pierwsze przymiarki do tego projektu pojawiły się w 2013 roku. Bardzo się cieszymy z tego, co ja wybiegałem do pana burmistrza. No nie mówię o panu staroście, co wybiegałem z niej. Wybiegałem, to jest mój sukces. Mój sukces. Bardzo się z tego cieszę. Bo sobota, piątek też pada. Ja siedzę na dachu, bo cieknie. Z tego się bardzo cieszę. A mieszkańcy? Jeszcze jak? Jeszcze w czwartek czy piątek, środa, czwartek jeżdżę, zrobię swojej pracy. Już tam był przeciek. Są pieniądze, są. A skąd wiecie? On już jest tam. Ja jeszcze nie wiem, to mnie cieszy. I rzeczywiście jest się z czego cieszyć. Do budżetu gminnego wpłynie z Urzędu Marszałkowskiego ponad 3 200 000 zł. Słyszałem, jak bardzo zależy gminie na realizacji tego projektu, jak mocno jest oczekiwany. No i w wyniku współpracy, intensywnych wysiłków przy wsparciu departamentu i zwłaszcza pana dyrektora Matka-Gamińskiego udało nam się zwiększyć środki przeznaczone na wsparcie projektów termomodernizacyjnych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wprowadzi zarówno szkołę, jak i szpital w nową dekadę. Powiat pozyskał prawie 2 miliony złotych dofinansowania. To są pieniądze, które realnie pomogą samorządowi powiatu krośnieńskiego i gminie krosno-odrzańskie wpływać przede wszystkim pozytywnie na środowisko. Środki, które mamy otrzymać, 1 800 zł, to przede wszystkim środki, które mają pomóc ocieplić budynek, ocieplić stropo dach, ocieplić podłogę, wymienić stolarkę okienną i drzwiową, wymienić źródło ogrzewania na gruntową pompę ciepła i między innymi pozwoli na to, żeby
prowadzi wentylację z odzyskiem ciepła. To są takie dane szczegółowe, więcej już o nich nie będę mówił. Natomiast jeśli rocznie wydajemy na ogrzewanie i na energię elektryczną ponad 250 tysięcy złotych, to proszę sobie wyobrazić, jakie to będą oszczędności. Po serwisie zapraszamy na retransmisję konferencji prasowej, podczas której ogłoszono informacje o przekazaniu dofinansowania. To ostatnie odliczanie. Godziny dzielą nas od wyborów parlamentarnych. Wybierzemy w nich w całej Polsce 460 posłów i 100 senatorów, którzy będą zasiadać w parlamencie przez następne 4 lata. Z województwa lubuskiego wybranych zostanie 12 posłów, którzy będą zasiadać w Sejmie w kolejnej kadencji, oraz 3 senatorów, przy czym w okręgu, do którego należy Krosno Odrzańskie, mieszkańcy wybiorą jednego senatora spośród 2 kandydatów. Aby móc zagłosować, trzeba pamiętać o tym, by idąc na wybory, zabrać ze sobą dokument tożsamości. Żeby oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu, należy w dniu wyborów udać się do lokalu wyborczego odpowiedniego dla miejsca zameldowania. Każdy głosujący będzie mógł zagłosować na jednego kandydata na posła i jednego kandydata na senatora. Głos można oddać poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwiska kandydata, którego wybieramy. Należy pamiętać o tym, że głos oddajemy w lokalu wyborczym odpowiednim do naszego miejsca zameldowania, nie zamieszkania. Chyba że wcześniej na swój wniosek zostaliśmy dopisani do spisu w innym obwodzie głosowania, bądź też jesteśmy w innym stałym rejestrze, bądź też trzecia ewentualność, gdy mamy zaświadczenie o prawie do głosowania, wówczas z takim zaświadczeniem możemy głosować w każdym lokalu na terenie kraju i za granicą. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. Od północy, w nocy z piątku na sobotę, obowiązuje cisza wyborcza, czyli czas przed wyborami, kiedy pod groźbą kary zabroniony jest jakikolwiek sposób agitacji. Złamanie ciszy wyborczej podlega karze grzywny. Za agitację w tym czasie można zostać ukaranym kwotą od 20 do 5 tysięcy złotych. Owacja na stojąco i bisy. To robi wrażenie. Co prawda 13. Festiwal Jadwigenzis przeszedł już do historii, jednak widzowie jeszcze wspominają wspaniałe koncerty, wspaniałych wykonawców, których mogliśmy podziwiać w Krośnie Odrzańskiej. Arcydzieła mistrzów takich jak Bach, Mozart, Vivaldi czy Handel usłyszeliśmy w ubiegły weekend w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej oraz w szkole muzycznej. Myliłby się jednak ten, kto uznałby ten festiwal za spotkanie tylko przy muzyce poważnej. Muzyka poważna była głównym motywem, lecz znajdujące się w programie utwory Leonarda Coena czy też kozacka pieśń z filmu Ogniem i Mieczem pokazały, że tradycja festiwalowa związana z różnorodnością muzyczną jest podtrzymywana. Zastanawiam się, co brało w duszy tym ludziom, którzy tworzyli tutaj, w tym miejscu. Tworzyli poezję, tworzyli poematy, ale też i muzykę. Ile znanych osób odwiedziło Krosno-Odrzańskie i co tak naprawdę im w duszy grało, że tworzyli piękne dzieła, które przetrwały przez wieki. Zabieram Państwa razem z wszystkimi gwiazdami tegorocznego Festiwalu Jadwigenzis w niesamowitą podróż. Muzyczna podróż kontynuowana była w kolejnych dniach festiwalu. Nie tylko pojednania polsko-języckiego, ale też i wprowadzania
kultury, pomocy, opieki. Cieszę się, że stała się patronką też tego festiwalu. W pierwszym dniu festiwalu widzom, którzy zapełnili kościół świętej Jadwigi, zaprezentowali się wykonawcy Filharmonii Lwowskiej, skrzypek oraz cztery panie grające na bandurach. Instrument bandura wywodzi się ze starożytnej Grecji, ale swój, można powiedzieć, renesans przeżył w XX wieku i wtedy stał się instrumentem, który zagościł w ukraińskich konserwatoriach i dzisiaj można zrobić tytuł magistra czy doktora nawet na tym instrumencie. Stał się narodowym, jest to narodowy instrument Ukrainy. W czasach stalinowskich był zabroniony, była gra na tym instrumencie. Po serwisie zapraszamy na pierwszą część retransmisji koncertów trzydniowego festiwalu Jadwigensis. W kolejnym tygodniu zaprezentujemy naszym widzom kolejną odsłonę. Ruszyły zapisy na profilaktyczne bezpłatne badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat organizowane przez Fundację Ronalda McDonalda wspólnie z gminą Krosno-Odrzańskie. Pomysł na zaproszenie do nas tutaj ambulansu Ronalda McDonalda już pojawił się 2 lata temu. Robiliśmy wszystko, żeby zaprosić ten bus Ronalda McDonalda do nas i wejść w współpracę z fundacją. Udało się właśnie na rok 2019 zaprosić fundację do współpracy. My jako gmina Krosno-Odrzańskie i jesteśmy partnerem w umowie trójstronnej razem z Fundacją Ronalda McDonalda i firmą Top Medical, która nam ten program umożliwia zrealizować. Badania odbędą się w dniach 18 i 19 października przed Urzędem Miasta. Są bezbolesne i bezpieczne. Program zakłada objęcie badaniami profilaktycznymi, a dokładnie ultrasonograficznymi dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Te badania to będą badania USG, tarczycy węzłów chłonnych, jamy brzusznej i u chłopców również moszny. Mają na celu profilaktykę przeciwnowotworową, tak? Czyli badamy populację dużą dzieci, aby stwierdzić, czy wszystko w porządku, tak? Czy są jakieś zagrożenia, czy są jakieś powody, żeby dzieci badać dalej bądź leczyć. Czas potrzebny na wykonanie badań to około 15-18 minut. Po ich zakończeniu rodzice otrzymają wynik oraz w razie konieczności porady lekarskie. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 68 410 97 81. Sekcja informatyczna, sekcja fotograficzna, sekcja języka angielskiego. To wbrew pozorom nie jest stowarzyszenie szpiegowskie. Wymieniając kolejne sekcje, wszystko będzie jasne. Malarska, literacka. To Uniwersytet Trzeciego Wieku, który zainaugurował kolejny rok. Życzę Państwu tego, by ten następny rok naszego Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku był tym kolejnym dobrym rokiem, gdzie Państwo powiecie, to był dobry czas. Dla nas wszystkich, dla mieszkańców gminy Krosno-Odrzańskie, dla Państwa jako słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale też dla tej aktywności, którą zawsze obserwuję z podziwem. Krośnieńscy seniorzy mają chęć do rozwijania swoich pasji. Każdego roku potwierdzają, że aktywność jest bardzo ważna i rozwijają swoje stowarzyszenie o kolejne sekcje. Przystępujemy do nowego roku z nowymi siłami, zaangażowaniem, oczekiwaniami. Tym wszystkim nadzieją zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku postara się sprostać, zaradzić. W tym nowym roku oferujemy Państwu sekcje, lektoraty, tak? Na przykład sekcję malarską, sekcję rękodzieła artystycznego, sekcję kręglarską, sekcję rehabilitacji masażu, sekcję fotograficzną, sekcję informatyczną, sekcję literacką dobrego stylu, sekcję turystyczną oraz sekcję wokalną. Seniorzy to skarbnica wiedzy i doświadczeń, z których warto korzystać. Jest to możliwość wykorzystania potencjału i wiedzy,
której nie zdobędzie się w żaden inny sposób, jak przeżywając te lata. Wiecie Państwo, że z wykształcenia jestem leśnikiem i najszlachetniejsze drzewa rosną powoli i wtedy dają najpiękniejszy wzór tego drewna. Seniorski wiek może być wymówką do tego, by przestać być aktywnym, ale również jest powodem do jeszcze większego zaangażowania w realizację pasji. Studenci, seniorzy udowadniają, że aktywność jest im bliska i za to należą im się gratulacje. Gratuluję Wam, że Wam się chce. Jest i kilku rodzynków i dużo pań widzę, które tu dominują. Gratuluję, że wychodzicie z domu, że jesteście w grupie, że tworzycie. To jest piękne, że chcecie być razem. Bo razem to można czasem sobie pomóc, bo jak jest razem, to też trzeba wyjść, bo nie można się zasiedzieć w domu. To są kopalnie możliwości, czyli wiele możliwości na realizację swoich zainteresowań, pasji. Ja zazdroszczę, kolejna sekcja fotograficzna, szczególnie tych masaży, by pozazdrościłam teraz. Fajne nowe rzeczy, także życzę Państwu dużo zdrowia i siły, żeby można było korzystać z tego wszystkiego, co jest. Redakcja Krośnieńskich Wydarzeń również przyłącza się do gratulacji i życzeń. To nie jest zwykły spacer. Będziemy sobie spacerować z kijami, nie trzymając ich w rękach. Po prostu ciągniemy sobie kijki za sobą i idziemy gęsiego. To Nordic Walking, czyli chodzenie z kijami. Ta forma rekreacji z roku na rok staje się coraz bardziej popularna i nic dziwnego, bo zdecydowanie przewyższa pod względem zdrowotnym zwykłe chodzenie. W gminie odbywają się szkolenia w ramach projektu Ruszaj się dla zdrowia, realizowanego przez Wojskowy Oddział PTTK. 5 osób ma uprawnienia instruktorów Nordic Walking i teraz swoją wiedzę przekazuje mieszkańcom gminy. Chcemy właśnie pokazać mieszkańcom, jak prawidłowo poruszać się z kijkami, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo jak obserwujemy, większość z nas chodzi z ugiętym łokciem, z bardzo wyprostowaną sylwetką, nie uruchamiając tutaj górnych części łopatek i barków, co jest naprawdę niebezpieczne. I łokieć w danej pozycji też może spowodować jakąś tam kontuzję. Szkolenie odbyło się między innymi w Starym Raduszcu. Mamy panie, które właśnie uprawiają wording i tutaj sobie przyszły też z kijkami swoimi, ale okazuje się, że nie wszystkie kijki są takie, jakie powinny być. Ruszamy się dla zdrowia, ale może nie tak, jak to powinno być. I dlatego właśnie jest takie szkolenie, które nam pokaże, jak to chodzić, jak się poruszać, jaki sprzęt do tego dostosować. Myślę, że to jest bardzo dobre spotkanie. Fajna pogoda nam dzisiaj dopisuje, bo wczoraj był deszczyk, a dzisiaj jest piękne słoneczko. Także myślę, że zaowocuje to bardziej. Panie, które tutaj biorą udział w tym szkoleniu, na pewno przekażą swoim koleżankom, które nie mogły dzisiaj dotrzeć z różnych tam przyczyn. Nordic Walking to aktywność prozdrowotna, angażująca nawet 90% mięśni całego ciała. Obecnie tego typu marsze uprawiane są przez miliony ludzi na całym świecie. No super, świetnie jest. Sekret prawidłowego chodzenia polega na umiejętnym odepchnięciu się specjalnymi kijami od podłoża i zaangażowaniu górnych partii mięśniowych przy jednoczesnym odciążeniu stawów skokowych, kolanowych, bioder i kręgosłupa. Poruszanie z kijkami jest bardzo łatwe. Każdy w każdym jednym wieku, w różnym wieku może się tego nauczyć. Jest to dyscyplina sportu, można powiedzieć, udostępniona dla wszystkich. Sprawia radość spotykania się w grupie. Taką najbardziej podatnym podłożem dla uprawiania Nordic Walking są miękkie ścieżki, ścieżki rowerowe, ścieżki leśne, plaża, boisko, tak jak tutaj jesteśmy na boisku szkolnym, raczej unikać utwardzonych dróg, dlatego że to się źle odbija na stawach, szczególnie stawach kolanowych. Co ciekawe, Nordic Walking wykorzystuje się nawet do rehabilitacji niektórych schorzeń. W najbliższą sobotę, 12 października, instruktorzy zawitają do Łochowic o godzinie 10 na placu przy Świetlicy i do Bielowa, godzina 11.30, plac przy Mostku. Za tydzień, 19 października, instruktorzy zapraszają do Wężysk na godzinę 10. Ta gra polega na tym, by trafić metalową kulą jak najbliżej świnki. Brzmi kontrowersyjnie?
Na pewno nie, gdy zapoznamy się bliżej z grą, która staje się coraz bardziej popularna w Krośnie Odrzańskim. Mowa o grze w bóle. W ubiegłym tygodniu zorganizowano kolejny turniej o Puchar Burmistrza. Ja widzę prawie tylko nowy ludzi mamy w tym roku i to jest naprawdę bardzo fajne. Jestem zdziwiony dzisiaj, że jest tyle kobiety dzisiaj, to fajne. Jeden gra to około 45 minut do godziny. To zależy, jeżeli ludzie oni grają szybko albo nie. Rozgrywka na pierwszy rzut oka może wydawać się niezwykle prosta. W rzeczywistości wymaga jednak wyczucia i doskonałej precyzji. Zasady gry są bardzo proste. Wziąć w niej udział może więc każdy, kto jest w stanie unieść i rzucić metalową kulą. Czy mnie tutaj kolega Mariusz, bardzo dobry nauczyciel. I co teraz pani będzie dalej grywać w te bóle? Co pani zamierza dalej? Jeszcze nie skończył się mecz, więc się nie wypowiem. Jak wygramy, to będę się uczyć dalej i próbować. Miałem okazję trochę pogrywać, także dzisiaj już nie jestem nowicjuszem. A jak pan uważa, czy to jest fajna gra, czy to jest rozrywkowe takie? No bardzo sympatyczna, tak. To jest miła forma spędzania czasu. Dzisiaj może pogoda trochę nam nie sprzyja, ale lubimy popołudniami czasami tutaj sobie pograć w tą sympatyczną grę. Najważniejsza w rozgrywce wydaje się być precyzja rzutu, a także przyjęta strategia, która sprawi, że nasze bóle znajdą się bliżej celu. Na profilu facebookowym Osiru można znaleźć wyniki turnieju. Ile jest powodów, dla których warto czytać dzieciom? Przynajmniej kilkadziesiąt. Najważniejsze z nich: dziecko uczy się języka oraz myślenia. Czytanie przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania, rozwija wyobraźnię, poprawia koncentrację, ćwiczy pamięć. I tak moglibyśmy wymieniać długo. Krośnieńska Mediateka, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, organizuje spotkania, w trakcie których te kompetencje są nabywane. Czy to już? I o to samo pyta, gdy wychodzi z przedszkola. Ale rodzice kręcą głowami, odpowiadają niezmiennie. Cierpliwości! Widocznie nie nadszedł jeszcze jego czas. Dobrze dobrane książki pomagają w rozwijaniu słownictwa, wiedzy i nauczaniu wartości. Czytając dziecku, poszerzamy tematykę jego zainteresowań, a po skończonej lekturze warto porozmawiać, bo można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. A z kim pójdziesz do parku? Z mamą i z tatą. No to świetnie. Podobało ci się, jak pani bajki czytała? Tak, tak. A co najbardziej ci się podobało? O kim była mowa? No kto poszedł do parku z rodzicami? Jaka dziewczynka, jak miała na imię? Tola. Właśnie, Tola poszła do parku z rodzicami. A po co poszli do parku? Żeby zbierać kasztany i żołędzie. No właśnie, co chcieli zrobić? Ludzika, właśnie, z kasztanów i żołędzi zrobili ludzika. Tata i mama i córeczka zbierali żołędzie i kasztany. I po co im te kasztany były potrzebne? Żeby zrobić z ich rodzinkę. Zachęcamy do śledzenia programu imprez organizowanych przez Krośnieńską Mediatekę. Zapowiedzi pojawiają się na bieżąco, m.in. na profilu facebookowym Mediateka Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim. Limit czasu w tym biegu to 35 godzin. Już ta liczba pokazuje, że mamy do czynienia z bezwzględnie trudnymi zawodami. Takie biegi upodobał sobie nasz eksportowy team Hubert Gaudyn i Łukasz Kamerduła, którzy i tym razem nie odpuszczają ekstremalnego startu, jakim jest Łemkowina Ultra Trail. To 150 km w Bieszczadach. Marzeniem naszych biegaczy jest zameldowanie się na mecie po 20 godzinach. Wiele zależy od pogody. Jeżeli będzie słonecznie sucho, można to zrobić szybciej. Jeżeli będzie deszcz, no to będzie to, z czego Łemkowina słynie, czyli błota w każdej możliwej konsystencji. I to będzie zabierało minutę. I uwaga, bieg odbywa się czerwonym szlakiem. Zaczyna się w Krynicy Zdrój, meta jest w Komańczy. Musimy sobie też rozróżnić pewne sprawy, tak? To nie jest tak jak Krośnieńska Dziesiątka, gdzie biegniemy od startu do mety. To, co my robimy, to jest bardziej marszobieg, bo nie da się biec 20 godzin.
pod górę marsz, z górki zbiegi, po płaskim zbiegi. Do tego są punkty żywieniowe, gdzie można sobie zjeść pieczonych ziemniaków, wypić rosołu czy innych smakołyków. Także to nie jest bieg ciągły. Dodajmy tylko, że bieg zaczyna się o północy, za niespełna 3,5 godziny. Dzisiaj biegi zdominowały informacje sportowe. Mówiliśmy o starcie Łukasza Kamerduły oraz Huberta Gaudyna w ekstremalnym biegu. Teraz czas na podsumowanie krośnieńskiej dziesiątki, a dokładniej na podziękowania. Krośnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował spotkanie, podczas którego podziękowano sponsorom, wolontariuszom, służbom mundurowym za pomoc w organizacji biegu. Nowa trasa, większe wyzwania, ale super. Nie? Było co robić na drodze i ten ostatni podbieg to już był naprawdę wyzwanie. Dziękuję bardzo. Mieliśmy możliwość drugi raz uczestniczenia w tej imprezie. Myślę, że na tym się nie skończy. W tym nasi pracownicy brali czynny udział. Też. Myślę, że z roku na rok będzie nas coraz więcej. Przy każdej imprezie, chociaż głównie turystyczno-rowerowych, chociaż nie tylko, bo i Krośnieńska Dziesiątka, możemy liczyć na wsparcie członków PTTK. Nie inaczej było w tym roku. Też duża grupa, sympatyczni ludzie i to, co jest najważniejsze, ja zresztą mówiłem to niejednokrotnie, to, że no, wnoszą dobry nastrój przy organizacji, taki optymizm, jakoś oddziaływują, przynajmniej na mnie, kojąco, biorąc pod uwagę ilość zadań realizowanych w trakcie Krośnieńskiej Dziesiątki, naprawdę potrafią swoim spokojem mnie także uspokoić. Chciałem bardzo gorąco podziękować dla wszystkich członków Pani drużyny, ale jednocześnie za Pani zaangażowanie, bo to nie tylko biegi, a to Nordic Walking, to jest wycieczki rowerowe. Także przy okazji, korzystając, że jesteśmy tutaj w tym miejscu i w tak zacnym towarzystwie, gorące podziękowania z Wami. Bardzo dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. No ja ze swojej strony bardzo dziękuję za wyróżnienie mojej drużyny. Robimy to już od 6 lat z wielką przyjemnością i cieszymy się, że jesteśmy pomocni, że no, proszę na nas zawsze liczyć przy takich poważnych działaniach. Będziemy służyć pomocą. Dziękuję bardzo. Na Sołectwo Ochowice i mieszkańców można zawsze liczyć. Bardzo chętnie w tym bierzemy udział, pomagamy jak tylko możemy. I dopik też jest przy okazji. Jest wielki dopik. Bardzo dziękuję. Wielkie podziękowania dla Pana. I także dla mieszkańców wsi. Tak, bo oczywiście, że przekażę. Tak. I postaramy się następnym razem jakoś, żeby przeprowadzić większą część trasy przez Łuchowice, bo wiem, że atrakcja to jest... Nawet jakąś pętlę można. No właśnie, bo to jest dla mieszkańców radość i wiem, że biegacze też bardzo sobie chwalą. Ogromne podziękowania należą się także służbom mundurowym. Bardzo się cieszę, że mogliśmy pomóc. No i teraz, jak już odchodzę, mogę obiecać wszystko. Na pewno, że w przyszłym roku będą zabezpieczać również. Bardzo dziękuję panie pułkownik. I nie tylko tą imprezę, ale wszelkie. Ja chciałem w imieniu komendanta podziękować za współpracę. Już kolejna impreza za nami, następne pewnie przed nami. Zawsze możecie na nas liczyć. Myślę, że ta współpraca jak do tej pory będzie się układała. Jak zawsze, dobrze. Na Dyszyńcu Obytnica zawsze wspieramy każdą aktywność fizyczną. Biegi, bardziej się nastawiamy na rowery, MTB teraz, ale może się do biegów też przełamiemy i jakoś będziemy biegać. To ja liczę, że pracownicy na Dyszyńcu wystartują jako kategoria na Dyszyńcu. Ja myślę, że coś zorganizujemy, jakąś drużynę i wystartujemy. Jasne, dziękujemy bardzo. Krośnieńska Dziesiątka to jedna z imprez, która jest doskonałą promocją gminy w zachodniej Polsce. Sam fakt, że trasa jest coraz bardziej urozmaicona i tak dobrze opisywana i oceniana przez uczestników naszego biegu, świadczy o tym, że zaangażowanie organizacyjne wszystkich osób w ten piękny bieg jest na bardzo wysokim poziomie. I obojętnie, czy byśmy mówili tutaj o służbach mundurowych, czy będziemy mówili to o wolontariuszach, którzy w sposób aktywny brali udział, czy w osobach, które zawodowo odpowiadały za przygotowanie i realizację tego biegu, no trudno nie zapomnieć w takiej chwili o Was, o sponsorach i osobach wspierających to przedsięwzięcie. Dlatego z tego miejsca bardzo gorąco chciałem podziękować w imieniu burmistrza swoim, ale przede wszystkim w imieniu wszystkich uczestników 6. edycji Dziesiątki Krośnieńskiej. Tego typu spotkania są bardzo ważne. Chcemy podziękować naszym przyjaciołom, mówi dyrektor OSIR-u.
podziękowanie dla zarówno naszych partnerów, zarówno dla sponsorów, jak również dla wolontariuszy. I przyznam szczerze, że tak ostatnio często się zastanawiam, w jakim procencie my odpowiadamy za organizowanie imprezy. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o siebie, o koordynację, o zaplanowanie tego, to jest, nie wiem, 20, może 30%. Natomiast cała pozostała część, za to odpowiadają nasi partnerzy, sponsorzy, wolontariusze, ludzie, którzy nam chcą pomagać i, co cieszy, pomagają nam najczęściej bezbłędnie. Czyli trudno im zarzucić, że im się nie chce, że odpuszczają. Dzięki temu te imprezy, jak chociażby MTB czy dziesiątka, są oceniane bardzo wysoko. Na koniec kilka danych. Na starcie krośnieńskiej dziesiątki stanęło 248 zawodników. Zwyciężył Dawid Klejbor z Żagania, który potrzebował na pokonanie 10-kilometrowej trasy 34 minuty i 6 sekund. Wśród kobiet najlepszą okazała się Karolina Bilawa z czasem 39 minut 57 sekund. Przed nami piękny weekend. Za sprawą wiatru z południa temperatura będzie wysoka. W sobotę termometry wskażą 21 stopni, w niedzielę nawet 23. W nocy także wyjątkowo ciepło, bo aż 12 stopni. Będzie słonecznie i taka pogoda utrzyma się przez kolejne dni. Warunki biometeorologiczne będą obojętne, jednak przemieszczający się ciepły front atmosferyczny u meteoropatów może wywołać wzrost dolegliwości bólowych.